Cześć, witam Was serdecznie i zapraszam Was na omówienie najnowszego numeru Cookbooka. Jak widzicie po okładce, to jest numer grudniowy, numer świąteczny, który skrzy się złotem i srebrem tutaj na okładce. Jeśli chodzi o wygląd tej okładki, o moją ocenę tej okładki, to moim zdaniem ona nie jest jakaś taka bardzo świetna. Wydaje mi się, że Cookbook zdecydowanie miał lepszą okładkę grudniowego numeru w zeszłym roku. No ta okładka to była mistrzostwo po prostu. Natomiast ta nie jest zła, ta okładka jest fajna, mamy błyszczący napis, mamy piernikowe gwiazdki, więc jest ok. Natomiast Cookbook poszedł tutaj w taką stronę po raz pierwszy pokazania twarzy modelki na okładce. I to jest dla mnie takie trochę, nie do końca mi się to podoba po prostu, bo Cookbook słynął z tego, że pokazywał na okładkach zdjęcia potraw i to one były w centrum, to one były na pierwszym planie. Nie wiem, czy nie chciałabym właśnie zobaczyć na tej okładce grudniowej, takiej świątecznej, faktycznie zdjęcia jakiejś super potrawy, tak jak to było w zeszłym roku. Zamiast tego no, dostajemy twarz, dostajemy twarz w otoczeniu gwiazdek, więc no, jest to jakiś nowy koncept, ale mnie się bardziej podobały te okładki takie typowo cookbookowe, wyjątkowe właśnie przez to, że na pierwszej stronie zawsze było zdjęcie jakiejś konkretnej potrawy. Jeśli chodzi o 5 moich ulubionych artykułów z tego numeru, to powiem Wam, że było mi stosunkowo trudno je wybrać, dlatego że ten numer jest cudowny. Ja nie mam się tutaj absolutnie do czego przyczepić. Przeczytałam go z zapartym tchem, naprawdę, od początku do końca, od deski do deski. Każdy artykuł był dla mnie ciekawy, co jest nietypowe, bo zwykle jest tak, że nie wiem, kilka jest takich artykułów, które nie do końca jakby są dla mnie interesujące, bo to nie jest do końca mój temat. Natomiast tutaj absolutnie interesował mnie każdy artykuł, po prostu jakiś fenomen, naprawdę cudowny numer. Jeśli jeszcze go nie macie, to koniecznie musicie go sobie sprawić, albo ewentualnie napisać w liście do Świętego Mikołaja, że chcielibyście go dostać, bo jest tutaj bardzo dużo rzeczy do czytania, także na ten okres świąteczny jak najbardziej to jest świetny pomysł. I pierwszy artykuł, który zainteresował mnie bardzo, to jest artykuł Odyseja spożywcza. I chodzi tutaj o to, że autorka opisuje, jak i co jedzą kosmonauci, astronauci, ludzie, którzy podróżują statkami kosmicznymi w przestrzeń kosmiczną, jak to wygląda. I co się okazuje? Okazuje się, że to wcale nie jest taka łatwa sprawa. To znaczy dzisiaj, współcześnie już jest dużo lepiej niż kiedyś, bo kiedyś to jedzenie, no to nie wyglądało za fajnie. I jest kilka takich zasad, jeśli chodzi właśnie o jedzenie w kosmosie. Między innymi to jest to, że nie może tam być żadnych sypkich produktów. Dlatego na przykład przyprawy, pieprz, sól łączy się z wodą i zamienia w taką papkę, żeby one po prostu mogły do tego kosmosu polecieć, ponieważ wszelkie okruchy, wszelkie właśnie sypkie przyprawy mogłyby się dostać do różnych specjalistycznych urządzeń na pokładzie i sprawić, że po prostu coś by się zepsuło. Dlatego na przykład nie można też zabierać chleba. To jest jeden z takich produktów zakazanych, bo te okruszki mogłyby spowodować właśnie jakąś awarię. Podobnie jak alkohol, który teraz jest produktem zakazanym z wiadomych względów. Co jest tutaj jeszcze ciekawe, to między innymi to, że na przykład jeśli mamy danie, no to ono wiadomo, jest w takiej formie powiedzmy suchej i trzeba je dopiero zalać wodą, żeby ono się nadawało do jedzenia. Ale jeśli mamy danie, które się składa z trzech rzeczy, ona tutaj podaje taki przykład, że jeśli mamy ryż, łososia i szparagi, to wszystko jemy osobno. To nie jest tak, że my możemy sobie to wszystko mieć na jednym talerzu, tak jak w domu czy w restauracji, tylko po prostu najpierw jemy ryż, później jemy szparagi, a później jemy rybę albo w jakiejkolwiek innej kolejności, jak nam pasuje. Natomiast nie możemy zjeść trzech rzeczy naraz, dlatego że każda z tych rzeczy jest w innym pojemniku i jakby trzeba się zająć każdym pojemnikiem, co jest w przestrzeni kosmicznej niemożliwe, to jest nie do ogarnięcia. Poza tym też trzeba jakby ogarnąć, kosmonauci muszą ogarnąć swój przełyk, bo to wcale nie jest takie proste, żeby właśnie w kosmosie mieć ten odruch przełykania, kiedy jedzenie wcale nie chce lecieć w dół, tylko wręcz przeciwnie. I trzeba sobie jakby ten odruch na nowo wyrobić. To jest bardzo ciekawy artykuł, bo o tych rzeczach się też nie mówi tak często. Zresztą ona tutaj też pisze, że fajnie, bo teraz jest już taka technologia, że właściwie każdy może zjeść w kosmosie to, co lubi i że kosmonauci na wiele dni przed wylotem ustalają, siadają i ustalają menu tak, żeby każdy miał dopasowane mniej więcej to menu do swoich kulinarnych gustów. Więc naprawdę nie jest już tak ciężko w kosmosie, jak kiedyś bywało.
Kolejnym artykułem jest artykuł Wielcy na widelcu, to jest felieton na Gatywojdy i właściwie można streścić go w dwóch zdaniach, to znaczy interesują nas, a może i w jednym, interesują nas wielcy kucharze, ich praktyki, chcemy o nich jak najwięcej wiedzieć, co oni jedzą, jak to wygląda, jak oni gotują, jakich sprzętów używają, a nie zwracamy uwagi na przykład na to, co jej, czego używa sąsiad, chociaż od niego moglibyśmy się nauczyć dużo więcej, bo po pierwsze żyje w tej samej kulturze co my, więc ma podobne przyzwyczajenia. Po drugie, czasami taka wiedza właśnie szeptana między sąsiadami jest lepsza i skuteczniejsza niż porady tych wielkich kucharzy i ona tutaj zdecydowanie właśnie wyśmiewa takie nasze przywiązanie do tego, żeby wiedzieć, co oni jedzą, co je Gordon Ramsay albo co je Jamie Oliver i jak to wygląda. Także tutaj to jest taki tekst, taki przytyczek w nos trochę dla współczesnych kucharzy, ale też kucharzy amatorów. Następny materiał, to jest długi materiał, bo tu są i zdjęcia, i do tego mamy tekst. To jest artykuł Fartuchologia. I to jest mega ciekawy temat w ogóle. Powiem Wam, że ja przed przeczytaniem tego artykułu kompletnie jakby nie myślałam o tym temacie, a to jest super sprawa, bo tutaj w tym tekście autorka zajmuje się fartuchami i modą na fartuchy. Jak to się zmieniało, jak to wyglądało. W dodatku specjalnie dla Cookbooka 5 polskich projektantów zaprojektowało takie współczesne wersje fartuchów i z tego powstała sesja zdjęciowa. Sesja jeszcze, tutaj mamy i fartuchy, i czekoladę, te dwa wątki się tutaj pojawiają. Sesja jest fajna, taka w takim ciemnym, ciężkim klimacie. Fartuchy są bardzo ciekawe, myślę, że tutaj każda kobieta mogłaby znaleźć taki, w którym ona by chciała gotować. No i ten artykuł jest bardzo ciekawy, bo ona tutaj zaczyna od lat 50., od takiej idealnej gospodyni domowej, która jest w szpilkach, w rozkroszowanej sukience i na tą sukienkę oczywiście ma założony uroczy fartuszek. Potem mówi, jak to się zmienia, czyli że na przykład w latach 60. te fartuchy stają się taką formą manifestu, bo na przykład mamy na nich rozmaite napisy, na przykład Kiss the Cook albo For this I went to college, czyli w dlatego poszłam na studia i tak dalej, więc właśnie te fartuchy stają się takim z czasem coraz większym symbolem zniewolenia kobiet i właśnie kobiety feministki z tymi fartuchami strasznie walczą, bo one są zdecydowanie symbolem takiego jakby kobiety w domu, o, może tak powiem. Odwołuje się tutaj też do fartuchów w serialach, w filmach, wiadomo, mamy Gotowe na wszystko, mamy Julie i Julia, słynny film z Meryl Streep i Amy Adams, gdzie też te fartuchy są bardzo istotne i tak dalej, wiele tutaj w kulturze jest motywów fartucha. Mówi też o fartuchach szefów, bo okazuje się, że teraz modne są takie fartuchy bardzo ascetyczne, takie fartuchy, gdzie właściwie nie mamy żadnych ozdób, takie fartuchy, ona tutaj mówi, fartuchy rzeźnicze i faktycznie możemy to zaobserwować, ale dla mnie też ciekawa jest konkluzja tego artykułu, to znaczy to, że faktycznie jest tak, że kucharze, którzy gotują w telewizji, którzy gdzieś mogliby tą modę fartuchową rozwijać, gotują w cywilu. I to jest, kurczę, naprawdę jest dobre spostrzeżenie, bo faktycznie próbowałam sobie przypomnieć jakiegoś kucharza z programu telewizyjnego, który gotowałby w fartuchu i no chyba takich nie ma. Jest Magda Gessler w Kuchennych Rewolucjach, ale to jakby inny zupełnie typ programu. Natomiast ci wszyscy celebryci czy kucharze profesjonalni, którzy gotują faktycznie w programach telewizyjnych, gotują rzeczywiście w takich ubraniach codziennych, praktycznie bez żadnego fartucha. Bardzo ciekawy artykuł, polecam Wam. Kolejny materiał, to jest materiał przepisowo-zdjęciowy, takie krótkie są tutaj też teksty dwuzdaniowe, natomiast chodzi o to, że jest to artykuł ze Srebrnego Globu i generalnie koncepcja jest taka, że do stworzenia tych przepisów inspiruje Aleksandra Barona i Katarzyna Fedorowicz Księżyc. I różne jego fazy, mamy tutaj cudowne zdjęcia po prostu. Przepisy są też po prostu dla mnie przynajmniej trochę odjechane, bo na przykład mamy kanie i purchawkę z wędzonym serem kozim, krwawnikiem, węglem, skory dębu i kwiatami soli. No nie sądzę, żeby... Znaczy ktoś może spróbować to otworzyć, ale nie wiem, czy tak wyjdzie pięknie, jak tutaj to widać. Ale faktycznie te zdjęcia są klimatyczne, są takie oniryczne. Rzeczywiście skojarzenia z Księżycem tutaj mogą być. Naprawdę, naprawdę cudowny materiał, można sobie pooglądać, pomarzyć przy okazji.
Także też Wam gorąco ten materiał polecam. I ostatni już materiał, też zdjęciowo-przepisowy, to jest materiał w starym stylu, gdzie połączone są trzy jakby aspekty. Chodzi o to, że zdjęcia są robione z wykorzystaniem porcelany marki Christoph. Cookbook zawitał do fabryki tej porcelany, więc mamy tutaj też różne zdjęcia z różnych etapów produkcji poszczególnych porcelanowych dzieł. Duża część tej pracy jest wykonywana ręcznie, co też tutaj jest zaznaczone. I mamy to zestawione z takimi nowoczesnymi daniami, minimalistycznymi daniami stworzonymi przez Sebastiana Olmę, szefa kuchni Cafe Zielony Niedźwiedź w Warszawie. W każdym razie to jest świetne połączenie. Właśnie ta ceramika, taka ceramika z duszą, ta porcelana faktycznie robiona ręcznie. Tutaj no, widać to, że to jest naprawdę najwyższa jakość. I te minimalistyczne też najwyższej jakości, powiedziałabym, przepisy, no to się składa w naprawdę świetną całość. W ogóle ten cookbook się składa tak naprawdę w świetną całość, bo ten numer jest po prostu naprawdę no, świetny. Jest świetny, jest świątecznie, jest inteligentnie, jest dowcipnie, jest marzycielsko, jest księżycowo, bo przecież temat numeru to księżyc w pełni i ten motyw tutaj powraca wielokrotnie w tekstach, zdjęciach, w przepisach. Także ja Wam gorąco ten numer polecam, naprawdę, bo to jest naprawdę taki numer na święta idealny, ale też i przed świętami, żeby sobie stworzyć taką atmosferę świąteczną już w domu. Można zacząć przygotowywać te potrawy z cookbooka i czytać te artykuły, no bo są po prostu cudowne. Zachęcam Was do kupienia sobie tego numeru i dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia!